Jestem gotowy do przystąpienia do czwartego kręgu. Ukończyłeś już pierwsze trzy kręgi. Nadeszła pora, byś zgłębił prawdziwą naturę magii. Magia runiczna jest zaklęta w kamieniu. W końcu runy to fragmenty magicznej rudy. Tej samej rudy, która wydobywana jest w kopalniach. Z pomocą bogów runy nasycane są magią w naszych świątyniach, stając się narzędziem naszej potęgi. Z twoją znajomością magii runicznej cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Pamiętaj, poznanie natury magii jest kluczem do poznania natury potęgi i władzy. Mistrzu, chciałbym nosić szatę arcymaga ognia. Twój czas wreszcie nadszedł. Jesteś godzien, by nosić szatę arcymaga ognia. Po rozmowie z Korystą, bohater postanowił udać się do obozu na bagnie i spotkać z Talasem. Lepiej się w nic nie pakować. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko orków, gdzie przebywa Bal-Lukor i jego strażnicy. To się już. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Bal-Lukor stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. Bohater musiał stawić czoła orkom, którzy byli po drugiej stronie mostu. Przed wejściem zauważył leżącego strażnika. Nie wróżyło to dobrze. Wiedział, że czekają na niego problemy.
Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Ale już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to miejsce... nieważne. Pewnie mi się tylko wydaje. Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj jakieś wskazówki, które pomogą nam w naszych poszukiwaniach. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków.
Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Drugą połowę pergaminu można było znaleźć w tunelu, w którym Bezimienny był wcześniej. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale. To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. Ta, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem! To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne! Ta wielka komora, przez którą przechodziliśmy wcześniej, wydała mi się dość niezwykła. Powinniśmy tam czym prędzej wrócić. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji właśnie tutaj, przed tą ścianą. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Nie! To nie może być prawda! To nic nie ma, tylko kurz... i kości. Nie! Panie, przemów do mnie! Śniący, ukaż się swojemu słudze! Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana! Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Giń, niewierny psie! Ja! Thank you.
Nawet nie zdążysz tego pożałować. Już dość tej paplaniny. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberio. Może? Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na balach. Śpiesz się. O dalszym losie Iberiona dowiecie się w kolejnym odcinku. Zapraszam, zostawcie subika i kliknijcie dzwoneczek. Jak rozpoznam te zioła? Przypominają gwiazdę z 8 zielonymi i pomarańczowymi liśćmi. Ruszaj w drogę. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Gdzie mogę znaleźć te zioła? Poszukaj na bagnach za obozem. Musisz się zapuścić dość daleko, więc uważaj na błotne węże. I nie trać ani chwili. Idź już. Nie chciałbym być teraz w jego skórze.